Siemanko, ja jestem Mamilkin i powrócimy sobie do starych czasów. A dlatego, że zagram na mojej myszce za 5 zł, która przypomina samochód. Za chwilkę wam ją pokażę, ale jeszcze przed odcinkiem pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale, bo lecimy po 150 tysięcy. No i jeżeli chcecie mnie wesprzeć w sklepie, to będzie mi mega miło, jeżeli wpiszecie mój kodzik Kubalo. A ja was zapraszam do odcinka. Okej, myszka znaleziona i powitajcie moją myszkę, na której grałem około 7 lat temu. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Generalnie ta myszka ma kształt takiego samochodziku jakby. No jest oczywiście najlepsza gamingowa myszka, a jakże inaczej. Patrzcie, nawet światła z tyłu ma takie gamingowe. Kosztowała około 5 zł i dzisiaj właśnie na tej myszce zagramy. A więc na początku zobaczę, czy w ogóle ta myszka laguje, gdy będę tak szybciej ruszał. I o dziwo, wszystko jest naprawdę dobrze na razie. Nie wiem, myszka w kształcie samochodzika, no chyba oznacza, że myszka jest niesamowita, prawda? O kurczę, jest problem mały. Ja generalnie mam ścianę i schody na bocznych przyciskach, a ta myszka niestety bocznych przycisków nie posiada, a więc mamy mały problem. I również czułość jest troszkę inna, ale jej już nie będę zmieniał, bo mi się nie chce. A więc lecimy w takim razie bez budowania, ponieważ budować niestety nie mogę. Na razie oprócz tego, że nie ma bocznych przycisków, to wcale jakoś ten nie ścina się. Ma, nie wiem, ta myszka z 10 lat już. Dobra, polecimy może sobie na spokojnie, bo wiecie, my tutaj nie chcemy atakować. Najgorzej, że ściany i schodów nie mogę stawiać. I zobaczymy edytowanie jeszcze na tej myszce. O kurczę, to w ogóle nie reaguje. To nie reaguje na reset ta myszka. No, czyli edytowania też nie będzie, dobra. Nie mam już ściany, nie mam już schodów i nie mamy edytowania. Jak na 10-letnią myszkę za 5 zł, naprawdę dobrze działa. Nie mogę się do niego zbudować, bo nie mam bocznych przycisków, ale spróbuję go jakoś zabić. Nie wiem, może od drugiej strony go wezmę. Ale bez budowania będzie ciężko. No, gdzie ty jesteś? Proszę pana. O, no i mamy PM-a i pięknie. On tu jest, on tu jest, on tu jest. Cykam się. On jest tu blisko gdzieś. No, gdzie ty jesteś? Ja nie mogę. O kurczę, dobra. Czy będzie pierwszy frag? A nie, nie będzie. Może teraz polecę sobie, nie wiem, na miejscówkę na przykład, gdzieś tutaj w środku mapy. Nie no, ale myszka jest cudowna, no nie ma co. Ja bym na takiej myszce widzowej grał na co dzień. Bo ogólnie obecna myszka, na której gram, to jest SteelSeries Aerox 3 chyba. No i naprawdę różnica jest dosyć spora. Ale oczywiście to chodzi o skilla, nie o sprzęt, pamiętajcie. Trudno, że tutaj budować nie mogę, bo mam na boczne przyciski, ale jakoś damy radę. Oj, leci dużo typów tutaj. No nie. Dobra, 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 mamy typa. Dawać go, proszę, nie, nie bijcie mnie. Skąd wy strzelacie? Proszę, proszę. Ja chcę jednego fraga zrobić, to jest moje marzenie od dzisiaj. No ja chcę się zbudować do ciebie, ale nie mogę oczywiście. Ej, w sumie to jest taki challenge i jednocześnie muszę na myszce grać i jednocześnie nie mogę się budować, więc wiecie, takie dwa w jednym. O, mam aptekę, okej. Dobra, coś się uleczę może, coś zdążę. Dobra, zdążyłem się uleczyć. Oj, 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 już strzelają. Agresywni kracze. Dobra, dostał. Jaki, nie no, kurczę, ta myszka to jest jakaś dziwna przy tym strzelaniu, ale raz dostał. Nie oczekujmy aimbota, bo ta myszka 5 zł kosztuje, przypominam. No nie wiem, zniknęli po prostu. O kurczę, ale faza. Oni cały czas strzelają, ale ja ich w ogóle nie widzę. Dobra, robimy atak, nie ma co, nie ma co czekać. Idziemy na nich tak o, bez budowania, bez niczego. Co będzie, to będzie. Okej, on tutaj jest. Dobra, dostał. O kurczę, trochę się cykam. Trochę się cykam, bo budować się mogę i nic takiego. Chodź tu do mnie, chodź. Ja nie mogę, no gdzie on jest? On tu się ukrywa. Ja nie mogę, no co ty robisz? Co on robi, widzowie? O nie, o nie. Bym się zbudował, ale tak średnio. No co poradzę, trzecia gra. Wiecie, mam tutaj utrudnienie. Ja ogólnie bym mógł grać na tej myszce, ale ona nie ma budowania na przyciski, a ja tylko właśnie na przyciskach jestem nauczony. A więc ja nie dosyć, że gram na takiej myszce, to jeszcze gram tutaj bez budowania, a to jest większym utrudnieniem. Ale patrz, jakie skille, widzowie, patrz, to aimbot normalnie w myszkę wczepiony, jak nic. Jakie skillsy bananowe. Okej, polećmy może teraz sobie na przykład tą miejscóweczkę i zobaczymy, bo tutaj będzie na pewno dużo typów. Dobra, i leci tutaj typek, leci drugi, leci trzeci, leci czwarty. Kurde, żebym ja tutaj coś zdobył. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, mamy pistolet. A też oprócz pistoletu, halo, halo. Okej, mam jakąś pompę, nie czy to pompa, to jest jakaś nowa broń, nie wiem, nie strzelałem jeszcze z niej. W sumie parę razy strzelałem, ale nie potrafię z niej strzelać. Kurczę. Jest, dobra, dostał raz. I teraz idziemy ich zaatakować. Tylko przeładuję oczywiście moją broń. I ja jeszcze nie wiem, jak się z niej zbyt strzela, ponieważ mało z niej strzelam. Oj, on się leczy tutaj, ej. A co to za le... Strzelił mnie? Nie wierzę w to, dobra. Ja z pistoletu muszę go jakoś zabić. Jeszcze się wybił. Nie wierzę w to, nie będziesz tak uciekał. Tu jest. A nie to, o dobra, dostał. Kurczę. Pierwszy frag, proszę, proszę. Dwa strzały mam. Dwa strzały, muszę wykorzystać. Nie, chodź, chodź, bambiczko. Boję się, że nie trafię, raz. Dobra, mamy pierwszego fraga, widzowie. O nie. Kolejny, nie wierzę w to, a ja się budować nie mogę oczywiście. Jakbym mógł się budować, jakbym mógł postawić ścianę, jakbym mógł cokolwiek zrobić,
to uwierzcie mi, że ja tutaj bym miał 100 kili tako. Dobra, lecimy dalej, oczywiście mamy pierwszego fraga na koncie, to się liczy. Ale kurczę, naprawdę, to, że nie mogę budować, to jest takie utrudnienie. Ja lecę na miejscówki, gdzie jest najwięcej typów, więc teraz lecę na tą pierwszą miejscówkę, która była tutaj na stacji. I zobaczymy, ile zrobimy fragów. Czy ktoś tu leci? Dobra, leci tutaj typek, musimy go szybko tutaj zgnębić. On już skrzynię chyba ma, z tego co słyszę. A więc lecę do niego szybciutko, zanim coś lepszego zdobędzie. Tylko gdzie on jest? O, to jest pytanie. Dobra, jeszcze poteczki mam, więc na szybkości będą pite. Okej, kolejna skrzyneczka, ten typek się leczy, no nie wierzę w to. A może na górze jest? No tu nie ma. Oje, o kurczę, ale się przestraszyłem, a to jest ten typek. Ten robot, a nie prawdziwy, ja nie mogę. Dobra, mamy cię, kolego, sorry. Koniec uciekania. Proszę pana. No i leżysz tutaj bez budowania, jak? Ale kurczę, jakbym się zbudował, bym ani jednego HP nie stracił. Wiem, że już tu mówię 30 raz, ale wkurza mnie to, że nie mogę się budować. Dobra, ryzykujemy i zabijamy go, widzowie. Proszę, nie strzelaj we mnie. Nie! Proszę, nie, jak on mnie zabije, to ja nie wierzę w to. Nie wierzę w... Oj, 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 oj. Było blisko, naprawdę. No i strzelają kolejni. Aż takie tryhardy w tej grze są. A z okazji, że ja się budować nie mogę, to mnie z łatwością trafi pewnie. A jakieś autko może byłoby? Nie, nie będzie. On tam jest, to jest on. Ha, i strzelają go, dobra, więc ja idę tutaj na trzeciego szybciutko. Witam, proszę pana, no i leżysz. Ja tak właśnie się skapnąłem, czemu ja zbieram macy. Jak i tak ja nie mogę budować. Jedynie mogę sobie podłogi stawiać, bo to mam na kół. O dobra, biorę taksi, lecę do strefy. O, i mamy typa, dobra, słyszę kroki. Tam jest, ale plecy mu robimy normalnie. O, się tego widzowie nie spodziewał. Patrzcie to, jakie plecy. O kurczę, ale trudno się trafia z tej myszki. No i pięknie. No i trzy fragi bez budowania na tej myszce, no i jest sukces. Tu się uleczymy na szybkości i lecimy dalej. Uuu, grzybeczki. O kurczę, plan zabaw, moje ulubione miejsce. Jeszcze skrzyneczka, no coś pięknego. A co to za broń? Chwila. Co to jest? Jest przepotężne podobno. Czekajcie. Aha, to cztery naboje tak wali. O kurczę. I czy aż tak nieogarnięty jestem w tego Fortnite'a, że ja nie wiem w ogóle jakie bronie wychodzą, czy jak? No nie, jeszcze tak strefa daleko, najgorzej. Kurczę, jeszcze te auto zablokowane. No coś jeszcze może stać. A, to w sumie moje wcześniej zostawione auto, które zaraz się skończy po prostu, bo już nie mam prawie paliwa. Czy to typy się biją przede mną? Tak, oczywiście. Dobra. Ha, 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 dobra, patrzcie, jak go gnębimy. Ale go jedziemy, dobra, leży jakiś sobie ziomek. Bierzemy jego loot oczywiście. Po co nam macy i tak nie możemy. A, okej, chyba że tak. Dobra, polecimy sobie znów tutaj na te ślurpy, czy jak to się zwie. Lecimy ostatnią grę, zobaczymy jak nam pójdzie. Jak nam nie pójdzie to trudno, jak nam pójdzie to fajnie. Może wygramy, może przegramy. Nikt tego nie wie. Leci jeden typ, leci drugi, leci trzeci, będzie tu masę typów. Pewnie zginę od razu, ale to mi nie przeszkadza oczywiście. O, nie, on pewnie broń ma. Nie, nie, chciałem tą M-kę wziąć. Ale to byłoby dosyć niebezpieczne. A co to jest? O nie, nienawidzę tego. Maców nie zbieram, bo i tak się budować nie mogę. Okej, akacz. O kurczę, dobra, szybem, że to gracz jakiś prawdziwy. Dobra, P mamy. O nie, nie, proszę, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, aha. Nieważne. Dobra widzowie, to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. No, myszka okazała się oczywiście cudowna. Tym bardziej, że nie zbudowałem ani jednej budowli. A jeżeli chcecie, żebym zrobił taki odcinek, tylko że z najgorszą klawiaturą, no to napiszcie w komentarzu. A ja się z wami żegnam i co? Do następnego odcinka. Siemanko!